Proszę? Pierwszy raz widzę, bo to. A. Bo to tak. Zawsze w telewizji patrzyłem to. Mój kuzyn takiego miał, to jebaliśmy się w ten. Sobie do policji spierdalać, pole i chuj, nie złapił. No. Jebaliśmy się w bagno, nie mogliśmy wyjechać. Co? Linki wziął to i... No, nie jeden chłopak się zabił. A to pan sobie jakiś chłopak. Siemano, siemano, jadę na wielką imprezę motoryzacyjną. Wszystko zobaczycie na miejscu. Ja nawet powiem wam, że co tam zastanę, to nie wiem. Może debil kurwa ci tę linkę może i no nie? A, no to tak. No. Wiem, że organizują to ludzie z wielkim sercem. Między innymi Bogusz, którego znacie. A jak nie znacie, to poznacie. Wiem jedno, nie pamiętam jak tam dojechać. Wiem, że będę musiał nalać paliwa po drodze. Ten silnik od MT-07, dlatego moim marzeniem jest kupić sobie takie MT-07. O, jaki wypadek to był. Super oddaje moc. Płynna praca. Oddycha się, a wiadomo, chłop jest cięższy od motocykla. Muszę sprawdzić jak tam dojechać. Nie wiem czy dobrze skręciłem. No, bo już się pali rezerwa. Ojej. Źle wjechałem. Myślę, że to tu. To już tu. Ale czy na pewno? Tego nie wiem. Chyba nie. To chyba jakimiś polami będę jechał. Polami, lasami. Czy do Kuczkowa się jedzie tą drogą? Polamy lasami. Co? Może tak, może nie. Chyba tak. Kurde. Iś w lewo potem. Za 1-3 km. Nie no, dobra droga, no kurde. Tylko tu nie ma stacji benzynowej, nie? I to jest ten minus. Powinienem wrócić i natankować. Tego paliwa to na pewno nie starczy. Mi się wydaje, że tu kiedyś był asfalt, nie wiem, może tam dalej jest.
No i tutaj, tutaj, no, tu już asfalt jest. Ale stacji nie ma, nie? O, gdzie ty jesteś? O Jezu, w polu jestem. Nie no, jest dobrze. Przybysław, Chrustowo. O jeden. Za Zakrzewo? Nie no, muszę jechać nalać paliwa, pany. I wiedziałem, muszę się cofnąć po paliwo. O, to będzie teraz długa trasa. Ja pierdzielę, czuję deszcz w powietrzu. Patrzcie, jaka pompa idzie. Stacja jest tutaj. Mam nadzieję, że imprezy tu patrzą. Skręcić na stację. Siema. No nie dolecę, nie dolecę. Paliwo nalane, teraz krótka przerwa i jadę. Ale na obiad się spóźnię. Dojadę, a tu żwirownia. Nie wiem, czy jeszcze Bogusz czeka, czy już mówi nie, ten już nie przyjedzie. No i gdzie? Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś, Jarek? Tu jesteś. Czyli Things jeszcze tam. O jeny. Mówię. Jak nie jakaś fajna droga, to żwirownia. Jak nie las, to nie wiem, co jeszcze tutaj znajdę. Same atrakcje normalnie. O, jedzie motocykl, na pewno mnie tam wycyka. Się tego ominąć, nie? Nie wiem, jak tu nawet wjechać. Jasna dupa. Ale narodu. Jest kuczkowo. Jest dzidzia. O jen. Pewno radio gdzieś tu będzie. Wystartować? Nie. Jedynie tam możesz jechać pojeździć albo przewieździć okur. A już to cię przeproszę, to tam później pogadamy jak po eliminacjach. No, dobra. Ile to ma pojemności? 700. Yes. Kupiłem Suzuki Jajo. 750. Tak? Katanę. O kurde. Uczę się dopiero. Aha. No, muszę do ciebie przyjechać na naukę. No to śmiało, urlop będę miał 26. No kuźwa, wiesz, no musiał trochę na kole się nauczyć. No, no to przy... A nie wiem, czy kuwa katala na gaźnikach da radę, 750, 100 koni. Da radę. To przyjadę na naukę, pozakładasz mi roleczki. Dobrze. Będziemy jeździć. Dobra. To którędy mam jechać, tamtędy czy tędy? Nie powoli. Aha, dobra. Ten kład?
700. 700? Tak, mówię, chyba ten cylinder duży, nie? To już jest czym pojeździć, nie? No to już tak. Trochę, żeby nie stanąć na kołka, widzę też. Tak, no to każdy ma taki sportowy, nie? Bo to i w teren, i na szosę teraz. No. O kurde! No nie. Tam byś wjechał i zarobił. No. Byś dostałyby tylko plastyki. No. Możesz przywozić dzieciaczki takie i... Jak po jedności? 700. Uuu, to coś. To już poleci. Pierwszy raz taki do. Proszę? Pierwszy raz widzę, bo to. Aha. Bo to tak. Zawsze w tej wizji patrzyłem tam. Aha. A dużo kosztuje? No zależy, no. Od 10 nawet do 100 tysięcy. O ja. Samochód by był. No. No ale to lubi to. No. No sam silnik już tutaj trzeba liczyć 10 tysięcy, nie? A gdzie tu jestem? A to? A jeszcze koła, plastiki, a rama. A miałeś ten, już coś przewrócony, wypadek wziął? Miałem, no, w rów wjechałem. No i nic się nie stało. No nie, no tu się połamał cały przód. Sobie do policji spierdalać, pole i chuj, nie złapią. No. Ale chuje mają coś. Mają szczęty, kurwa, te... No mają, ale nie tu. Tu jak się w las wjedzie, to nie mają czym pojechać. No ale straż leśna. A ta straż leśna, no to przecież to nie goni. No. Może ty, kurwa, tę linkę może i no nie? A, no to tak. No. Ale, ale to nie straż rozstawia linki, tylko ludzie, nie? Ludzie, w telewizji oglądali z bratem, no nie? No. To kurwa, siekierą gonił, kurwa, chłopaka. No. No i wziął i te... O jany. No to był dach już totalny. No i start od nowa. Poszli. Ostro jadą. Podziwiać. Aha. Ale żeś poszedł, to ty jechałeś? Trzy dachy. No, nagrałem na żywo. Tak? No. Na żywo. Prześlesz mi, czy tam zaś kiedyś. No ty, no, jak wejdziesz na kanał, to masz na żywo. Tak? I masz wszystkie swoje dachy. No, już się pewno zapisał. Co, byłeś się przejechać tam? No, ale ci powiem, ja to, wiesz, nie wiem jak to wozić, nie? To nie jest takie bezpieczne. No, nie ma, no właśnie, nie? O to chodzi. Mam plan, że jak ja wiem, ale nie, impreza, no, powiem ci, zawodowa, nie? No. Żeby no pogoda się nie popsuła. Nie, żeby pogoda się nie popsuła i ten tor by mógł być trochę mniej, tak, łagodniejszy jak ostatnio, a nie teraz. Ale ogólnie jest fajna impreza. No. Linki wziął to i... No, nie jeden chłopak się zabił. No, bo nie na skuterku jechał przez pole do domu, ale drogą polną mi... No, to było ze 3-4 lata temu. Ale to głupota. No. Ale nie myślisz wcale. No. Te.
A bo się kierunku, kurwa, lotem. Fajnie, no. Trzeba się przejechać trochę. A to później trochę. Jak wyschnie. Jak wyschnie. Nie, bo byś musiał być. No, oblepiłby się błotem cały. A jeszcze muszę wrócić. Daleko? Do innego Wrocławia. O mój Boże, taki kawał. A to pan, żeby sobie jakiś chłopak. No i kurczę takiego miał, to nie baliśmy się w ten. Nie baliśmy się w bardzo, nie mogliśmy wyjechać. Co? Kuzyn mój takiego miał, no. To jechaliśmy, rozpędziliśmy się i trochę w bagno się wpierdaliśmy i wyjechać nie mogliśmy. Ale dało radę. Po jakichś próbach tylko dało radę. Ojej, jaka lunta. Boguś ją wybierał mi. No. Duża owiewka, nowy napęd. To musisz przyjechać do mnie, koniecznie. Boguś mi ją specjalnie wybierał, bo w Bydgoszczy byliśmy po to. Aha, aha. Ale najpierw podstawa, zrobić mapę, dopiero potem. A, no, 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 koniecznie. Bo było do wyboru, albo motor i mapa, albo mapa motor. Mówię, lepiej mapę. Lepiej tak, mapa. Mapa pierwsza, bo wykusiło, no nie? No, no. Tylko wiesz, motocykl nie możesz jeździć tak jak tu. Nie, nie, nie. Dachowania ale, nie ma. Ale ty masz przyzwyczajenia. Nie. Widzia. Bo jak ja w spodenkach jadę do sklepu, to tak trochę by bolało. Ciuchy na to dobre kup, nie? No. Muszę jechać do Torunia, tam ponoć jest sklep duży. Do RR Moto, nie? Tak, tak, no. Tam sobie dobierzesz. Tak na cały pizie wchodzi. Adaś! A ty co? Kas, kurwa. A czemu? Tylko nie poznałem. Nie poznałeś mnie? A Jarku! Co tam? A tam Radek jest. Daj się przejadę, daj się gadać. Nie, no już jadę, wiesz? No daj kawałek. Nie, nie, bo ty się wypierdzielisz. Jo, wypierdzelę się.